Skoki narciarskie mają wielu wielbicieli, a niedawno rozpoczął się sezon zawodów Pucharu Świata i potrwa do marca. W trakcie kwalifikacji do najbliższego konkursu doszło do dramatycznego wypadku na skoczni. Kibice patrzyli, jak głowa uderza o skok. Skoki narciarskie to niebezpieczny sport, o czym przekonali się kibice Pucharu Świata. W czasie kwalifikacji do najbliższego konkursu doszło do strasznego wypadku. Wszyscy wstrzymali oddech, kiedy głowa uderzyła w zeskok z ogromnej wysokości. To był koszmarny widok. Skoki narciarskie mają wielu fanów, ale to bardzo niebezpieczny sport. Na norweskiej skoczni w Lillehammer doszło do groźnego wypadku w czasie kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tara Grachtemoac upadła w czasie swojego skoku. 26-letnia zawodniczka reprezentuje Stany Zjednoczone. Kobieta straciła równowagę tuż po wyjściu z progu i upadła z bardzo dużej wysokości na plecy, a jej głowa z impetem uderzyła o zeskok. Wszyscy wstrzymali oddech, to był koszmarny widok. Zawodniczka bezwładnie zsunęła się w dół skoczni, kibice byli przekonani, że odniosła poważne urazy. Do kobiety od razu podbiegli ratownicy medyczni. Rozpoczął się sezon na skoki narciarskie, zawody Pucharu Świata potrwają do marca. Głowa kobiety silnie uderzyła w twardy zeskok, a na jej twarzy pojawiły się ślady krwi i wyraz ogromnego bólu. Zawodniczka zachowała jednak przytomność i wstała o własnych siłach. Medycy pomogli 26-latce opuścić skocznię i udzielili jej niezbędnej pomocy. Dzisiaj grzeje, 1. Dziadek znalazł w lesie 130-letni nagrobek. Gdy przeczytał napis, prawie zemdlał. 2. Nie żyją przynajmniej 43 osoby, bilans ofiar cały czas rośnie. Światowe media od rana obiegły ponure informacje o zagranicznej tragedii. To prawdziwy cud, że kobieta wyszła z tego bez większych urazów. Upadek wyglądał naprawdę groźnie, fani zawodniczki byli bardzo zmartwieni jej stanem. Kobieta poinformowała wielbicieli o swoim stanie zdrowia na Instagramie. Nie awansowała do konkursu głównego, ale na szczęście nic jej się nie stało. Chciałabym uspokoić wszystkich, którzy widzieli mój upadek. Czuję się dobrze, wszystko jest w porządku. Mam tylko ogromnego siniaka na pośladku, powiedziała Tara Grachtemoac w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.